było to dziesięciolecie kolejnym krokiem ku Polsce sprawiedliwej. Bo tutaj, w Olsztynie, trzeba o sprawiedliwości mówić. Ja, szanowni państwo, byłem kilka lat temu w Braniewie. Rozmawiałem tam z ludźmi i usłyszałem od pewnej młodej osoby takie słowa. No cóż, ale przecież wy też byliśmy wtedy w opozycji, jak i teraz. My umieć się porozumieć, a ci, którzy nie chcą, ci, którzy ciągle chcą używać tego odrażającego języka, ciągle chcą obrażać, powinni się zająć czymś innym.